Bartkiewicz ze zespołu szkół w Dobroniu imienia Szkoła imienia Jana Długosza. Duże brawa również dla opiekuna pana Andrzeja Tkacza. Twoja praca jest bardzo ładna. Bardzo ładna oprawa wizualna. Podałaś dużo informacji o wydarzeniach, jakie miały miejsce w XV wieku i wcześniej w naszym mieście i regionie, w państwie pawiańskim. Ale tak. Oda Jaksa z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Jak niebawem zasiądzie Jan Długosz przy zacnym dworze, do którego kiedyś przyjeżdżał, jestem pewna, że usiądziesz na fotelu obok i będziesz kontynuować rozmowę o dziejach naszego miasta i teraźniejszej historii. A on na pewno zacznie ją pisać. Brawo. Słuchaj, bardzo ładnie i ciekawie napisane. Przedstawiłeś Długosza nie tylko jako kanonika, ale jako człowieka, który pomagał mieszkańcom miasta w wielu sprawach gospodarczych, społecznych. Ładna interpretacja wydarzeń. Bardzo dużo grzebałam w encyklopediach, w internecie, w słownikach. Opisuję historię Pawianic i to, podam jakby informacje o Janie Długoszu i to, co zrobił na Pawianic. Jestem pod wielkim wrażeniem. Konkurs spełnił swoje zadanie, że jednak przypomniał Pawianiczanom o Długoszu, o tym, że mogą być dumni z historii Pawianic. Proszę Państwa, historia Pawianic jest tak piękna. Mogę to Państwu powiedzieć z ręką na sercu. Jest przepiękna, jest bogata, jest się czym szczycić.